rzeczywiście było światełko w tunelu, bo w pierwszym meczu nie tylko pozytywny wynik, ale też bardzo pozytywna gra, tak uważam, okej, z niedoskonałościami, ale to napawało optymizmem. Pierwsza połowa wyglądała w naszym wykonaniu w dzisiejszym meczu bardzo dobrze, kontrolowaliśmy przebieg spotkania, stworzyliśmy dużo klarownych sytuacji. I właśnie tu jest też mały problem, bo uważam, że powinniśmy strzelić więcej niż jedną bramkę. Aczkolwiek takie sytuacje się zdarzają i mogliśmy wyjść z tego obronną ręką. I tak chwilę rozmawialiśmy w szatni i rzeczywiście też stwierdziliśmy, że straciliśmy w drugiej połowie niestety kontrolę nad meczem. Nie miało to miejsca w pierwszym spotkaniu i dlatego też w 90, aczkolwiek wygraliśmy i kontrolowaliśmy cały czas to spotkanie, a dzisiaj niestety nie do końca tak było i to jest na pewno, to są te szczegóły do poprawy na pewno, bo nie możemy sobie pozwolić na chwilę rozprężenia i na stratę, uważam, łatwych bramek. Czy ja nawet to widziałem później, ktoś mówił, że są jakieś zdjęcia, ja widziałem to z boiska. Jest to trudne, ale tak jak mówię, też piłka jest taka, że sędziowie się mylą i my nie możemy na to patrzeć, bo okej, sędzia jest człowiekiem i rzeczywiście czasami, daj Boże, w pewnym momencie może pomyli się na naszą korzyść, tak, i taka jest piłka i nie powinniśmy na to patrzeć. Wiadomo, że okej, jeśli był karny, to nam się należał, tak, i tu nie ma dwóch zdań. Ale mogliśmy mimo tego jeszcze gdzieś tam pokusić się o odpowiednie wyniki i to boli, że tego nie zrobiliśmy. Jak traci się bramkę w tej minucie, to już nerwowo się robi na boisku? Nie tyle nerwowo. Chodzi o koncentrację, tak, oczywiście przy stracie bramek, o konsekwencji, kiedy atakujemy, to musimy być skoncentrowani i uczuleni niż na tym, aby nie tracić przeciwnika z oka, już wtedy wyłapywać, tak, gdzieś jeden na jeden, ale ogólnie koncentrację w każdym podaniu, w kontrolowaniu gry, w każdej sytuacji na boisku, bo tak jak mówię, przede wszystkim to szwankowało w drugiej połowie, że ta kontrola niestety nie należała do nas. To przegrana to chyba boli bardzo, bo to można było spokojnie wynieść ten jeden punkt przynajmniej. Jasne, że boli, tym bardziej kiedy czujesz, że jesteś lepszy na boisku. Bo ja mogę osobiście tak to stwierdzić, bo byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem. I ciężko jest to przełknąć, to prawda, aczkolwiek taki jest sport i nam niestety od początku sezonu nie idzie, mamy podgórkę, po części też sami się o to prosiliśmy, ale jest ciężko to przełknąć, ale nie tracimy wiary, bo widzimy, co się dzieje w tych dwóch spotkaniach, naprawdę uważam, że było wiele, wiele fajnych momentów i to jest dobry prognostyk na przyszłość. Tak jak mówię, przede wszystkim w najbliższym tygodniu musimy popracować nad tym, co było złe i powielać te dobre rzeczy i uważam, że możemy z optymizmem patrząc w przyszłość. Aczkolwiek, tak jak mówię, nikt z nas nie spuści głów, bo mamy świadomość, w jak trudnej jesteśmy sytuacji. Nikt sobie tego gdzieś tam nie zakłada przed sezonem, ale mówię, jesteśmy zwartą, mocną grupą i wierzymy w sukces. Każdy jest ambitny i tak naprawdę każdego to boli, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, dlatego wspólną pracą, ciężką przede wszystkim konsekwencją chcemy wyjść z tego dołku i uważam, że ten mecz nie przeszkodzi nam w tym.